Jeden z najdroższych leków świata podawany w Radomiu. Powstaną dwie świetlice w gminie Skaryszew. Malczewscy z Radomia na planszach. Katarzyna Kurek, witam w piątek 29 lipca i zapraszam na informacje. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym już podawany jest lek na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. To jeden z najdroższych leków świata. Rdzeniowy zanik mięśni to choroba genetyczna. Co roku rodzi się nawet 50 dzieci z SMA. Gen SM1 odpowiada za produkcję białka warunkującego przeżycie i przetrwanie neuronów ruchowych rdzenia kręgowego. Jeśli tego białka jest mało, prawda, wówczas komórki ruchowe rdzenia kręgowego obumierają, co klinicznie przekłada się na osłabienie mięśni oraz zanik mięśni. Jeszcze niedawno chorzy na SMA cierpieli z tego powodu na całkowitą niewydolność oddechową. Teraz dzięki odpowiedniej terapii proces można znacznie spowolnić. Terapia bardzo droga, ponieważ jedna ampułka leku podawanego kilka razy w ciągu roku kosztuje około 340 tysięcy, więc wiadomo, że nikt z pacjentów takiego kosztu nie dźwignie. I tutaj płatnikiem leczenia jest oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 2016 roku istnieje terapia genowa polegająca na podaniu dokanałowo leku, który modyfikuje funkcję uszkodzonego genu, zwiększając produkcję białka, które jest niezbędne do przeżycia neuronów rdzenia kręgowego. W Europie jest ona stosowana od 2017 roku. Istnieją bardzo restrykcyjne procedury kwalifikacyjne do leczenia. Pierwszym i bezwzględnym kryterium jest potwierdzenie schorzenia badaniami genetycznymi, analizą DNA. Fizjoterapeuci i lekarze oceniają też stopień sprawności ruchowej w określonych skalach i wtedy decydują o kwalifikacji do terapii. Z danych Fundacji SMA wynika, że w Polsce tę terapię prowadzą 33 szpitale. 16 z nich podaje preparat tylko dzieciom, pozostałe, w tym również szpital na Józefowie, tylko dorosłym. Fundacja podaje też, że obecnie w Polsce żyje około 1000 chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w Odechowcu i Sołtykowie zostaną zbudowane dwie świetlice wiejskie. Będą one służyć mieszkańcom, którzy zyskają nowe miejsca do spotkań. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe budynki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. W budynku świetlicy w Odechowcu swoje pomieszczenie będzie miała ochotnicza straż pożarna. Znajdą się tam garaż na samochód strażacki oraz szatnia i umywalnia. Natomiast w Sołtykowie dodatkowo planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W końcu mieszkańcy będą mieli wspólne miejsce do spotkań, będą mogli sobie organizować różnego rodzaju eventy, ale przede wszystkim też musimy zaznaczyć, że na terenie gminy Skaryszew jest mnóstwo kół gospodyń wiejskich, gdzie naprawdę fajnie się te panie realizują i potrzebują takich miejsc, żeby można było się spotkać. Powstanie świetlic umożliwi mieszkańcom organizowanie zebrań wiejskich czy spotkań towarzyskich integrujących lokalną społeczność. Tego typu inwestycje rzeczywiście, tak jak w nazwie, działają na rzecz równomiernego rozwoju, a jednocześnie one będą spełniać funkcję bardzo kulturalną, funkcję spotkań. Czasami to są jedyne miejsca, gdzie mieszkańcy danego sołectwa mogą się spotkać i spędzić wspólnie czas. Łączna kwota dofinansowania dla gminy Skaryszew na budowę świetlic wiejskich wynosi 2 miliony złotych. Zakończenie realizacji tych inwestycji zaplanowane jest na 2023 rok. Wystawę poświęconą rodzinie Malczewskich można już oglądać na rynku przed Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na rynku przed budynkiem Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odsłonięto plenerową wystawę Malczewscy z Radomia, wpisującą się w obchody stulecia placówki. Rodzina Malczewskich, szczególnie ta linia sandomierska, którą tutaj prezentujemy, związki z Radomiem wywodzi jeszcze z czasów średniowiecza. Jest to bardzo zasłużona rodzina dla Radomia. Oczywiście najbardziej znany jest malarz, symbolista Jacek Malczewski, ale w tej wystawie prezentujemy też jego dziadka Stanisława Malczewskiego, który był sekretarzem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Opowiada o najwybitniejszych przedstawicielach rodziny Malczewskich, herbu Tarnowa z opisem tła historycznego XIX-wiecznego Radomia i między innymi sylwetki patrona Muzeum Jacka Malczewskiego i jego ciotki Wandy Malczewskiej.
Uczestniczka powstania styczniowego słynęła także z ogromnej religijności i także z wizji religijnych. Pierwsze swoje wizje miała właśnie w Radomiu, w kościele Bernardynów. Celem wystawy jest promowanie Radomia jako miejsca urodzenia Jacka Malczewskiego. W zeszłym tygodniu przekazywaliśmy obraz, dziś otwarcie wystawy. Kolejny harmonogram zawiera również wiele atrakcji, które będą towarzyszyły obchodom stulecia Muzeum Jacka Malczewskiego. We wrześniu wystawa będzie prezentowana w gmachu Sejmu RP w Warszawie. Piąta edycja festiwalu Wdechę Zabuje się w Rzeczniowie zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę 31 lipca na rzeczniowskiej scenie pojawią się m.in. takie gwiazdy jak zespół Playboys, Miły Pan czy Felicjan Andrzejczak. Fantastyczna energia, świetna interakcja prezenterów Radia Rekord z publicznością, cudowni ludzie to przepis na doskonałą imprezę. Organizatorem wydarzenia jest wójt gminy Rzeczniów Karol Burek wraz z organizacjami i instytucjami z terenu gminy. Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny festiwal, festiwal Wdechę, Zabuja się w Rzeczniowie. Będą się Państwo mieli okazję zabujać na rzeczniowskich dechach, na tak zwanej potańcówce. Zapraszamy na koncerty, które przygotowaliśmy dla Państwa. Występują wspaniałe gwiazdy, jak zwykle dla wszystkich fanów muzyki ludowej, folkowej, ale też i dla młodzieży, muzyka disco polo. I oczywiście również dla ludzi, którzy bardzo lubią muzykę tradycyjną, polską, klasyczną. Na festiwalowej scenie zagrają Wianki z Nadkrępianki, zespół CDN, Felicjan Andrzejczak z przebojami Budki Suflera, Playboys i Miły Pan. Po koncertach DJ porwie wszystkich do wspólnej zabawy na dechach. Start imprezy w niedzielę 31 lipca o godzinie 15. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.